Ulubiony dzień vlogmasa. Zaczynamy od pierogów. Tutaj już żołnierze stoją. Tutaj placki czekają. Świeczka dla klimatu się pali. To jest, powiem Wam, świeczka z H&M-u o zapachu cynamonu. Ale czy ona tak pachnie cynamonem, jak się pali, to nie powiedziałabym. Ale jak się nie pali, to pachnie. Podstawka do oglądania innych dziewczyn oczywiście też jest, więc działamy z pierogami. To znaczy, ja już praktycznie kończę, bo już ciasto mi zabrakło, bo oczywiście dziewczyny mi tutaj towarzyszyły od samego rana. Ale pomyślałam, że trzeba wziąć się do jakiejś pracy, wiecie, bo dzisiaj nic w końcu nie będzie na moim vlogmasie. O, no dobra, ale to jak się ogarnę, to dopiero do Was przyjdę, a na razie lecę dalej z pierogami. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. Pierogi ulepione, ile ich wyszło, nie wiem, ale tak tutaj mam na tacy. I tutaj mam parę. Także tylko tyle mam pierogów. Śniadanie takie samo jak wczoraj, czyli te deseczki z tym serkiem pomidorowym, almette, pomidoros. Także ja będę zajadać. Wam życzę smacznego i patrzcie, jaka u nas dzisiaj piękna pogoda. Świeci słońce, można powiedzieć błękitne niebo. Ale ślizgawica była rano, ale o tym to potem, jak się ogarnę. A na razie znikam. Dzień dobry bardzo. W 8 dniu vlogmasa. Także dzisiaj mamy już czwartek, muszę Wam powiedzieć. Ja właśnie przywiozłam Antośka ze szkoły, bo to już jest godzina za chyba za 10:13. Muszę Wam powiedzieć, a ja można powiedzieć, że się pierwszy raz dzisiaj do Was tak odzywam twarzą w twarz, bo wcześniej się z Wami nie witałam. Robię kawusie, bo to już najwyższa pora na kawusie numer 2. Tylko znajdę sobie kubek. A kubki są w zmywarce, bo była myta. Odwiedził nas misiek, także mamy miśka. Jakby jakieś wygłupy było słychać, to się wygłupia. Antosiek z Melką i z miśkiem. Juli dzisiaj wraca trochę później, bo Juli ma dzisiaj no, trochę więcej lekcji. Także robię kawusię. Zrobiłam te pierogi. Ile mi wyszło, to powiem Wam szczerze, że nie liczyłam. Zaraz tutaj sobie po... Bo sobie zrobię z trzech ziarek, a ja z trzech ziarek to powiem Wam, że nie piję z trzech ziarek, ja piję z jednego ziarka. Bo wtedy taką wiecie. Jak wypiję z jednego ziarnka, to mogę pić bez cukru i bez mleka, bo jednak na przykład z dwoma ziarkami, no to już jest taka trochę bardziej gorzka. I wczoraj Wam mówiłam, że ograniczam zakupy, ale sobie tak przysiadłam i obejrzałam gazetki. No te u nas dostępne, jeszcze miałam przejrzeć stokrotkę, ale na razie obejrzałam tylko Biedronkę i Lidla. I w Lidlu jutro, czyli w piątek, będzie kawa. Chyba dobrze przeczytałam, nie? Że to od jutra. Jeszcze raz sobie muszę upewnić się, ale mi się wydaje, że od piątku kawa ziarnista, drugie opakowanie, 60% taniej. No i ja się po tą kawę, powiem Wam szczerze, wybieram, a miałam nie jechać. No i tam w Biedrze jeszcze te parówki, berlinki też widziałam, może jeszcze będą, także no jakaś lista się ułoży. No i jutro pewnie pojadę do miasta na zakupy, więc pewnie jak Wy to oglądacie teraz, to można powiedzieć, że ja śmigam po Lidlu albo do Lidla za tą kawą. No bo u nas jednak kawy trochę idzie, a i Paula, czyli teraz już oficjalnie się nazywa Paula, matka Polka, bo zmieniła sobie właśnie tutaj ten nick, wiecie. Z początku nie wiedziałam w ogóle, kto to jest, bo tak, miniaturka na nicku jest z Grinchem i pisze właśnie Paula, matka Polka. No ale później, jak przeczytałam jej komentarz, no to dopiero wiedziałam, że to jest ta, no moja stara widzka, tylko kiedyś to się Hestung, coś tam się nazywała, a teraz się nazywa Paula, matka Polka, no, czyli taka bardziej, wiecie, realna do zapamiętania, więc przysłała mi też zdjęcia, że są dwie kawy, jakieś takie niedrogie w Lidlu. Jedna to ta Dzimokka, co ja kupuję w Dilsie, to tam 30 zł bez grosza, a druga
Takiej to ja jeszcze nie miałam. To chyba mi się wydaje, że tą czerwoną to Gabrysia pokazywała u siebie na kanale za 34 zł, więc może jutro bym dorwała którąś z tych, a jak nie, to te czarne lidlowe zakręcane na korek mają takie kawy opakowanie. Na pewno wiecie, jakie to ja mówię, o czym. To też je miałam, to też one są dobre i są, no można powiedzieć, stosunkowo niedrogie. Więc to. Tutaj, co po niektórzy, tak a propos, póki pamiętam jeszcze, bo ja mogę zapomnieć, bo dzisiaj przerabiałam większość komentarzy. Oczywiście te, gdzie są pytania do Q&A. Słońce, matko kochana, w nawiedzonym domu mieszkam. Wiecie co, normalnie się sama przestraszyłam, bo to jest pozytywka od jakiejś zabawki dziecięcej. No, zaczęłam wam mówić, że u nas dzisiaj taka piękna pogoda, także tak, dzisiaj u nas jest taka piękna pogoda, słońce świeci. Można nagrywać, bo jest dobre światło, kawusię akurat sobie przyniosłam, bo Antoś poszedł wyłączyć tą pozytywkę. Oczywiście ten moment to ja wytnę, bo mi na pewno film zablokują i nie pójdzie ten film z tą pozytywką, co się tutaj nagrała. Pokażę wam tak a propos dzisiaj jeszcze te zakupy moje zaległe z Pepco, bo ja te zakupy z Pepco znalazłam paragon w lekramówce, robiłam w październiku, więc to są, wiecie, takie bardzo zaległe zakupy z Pepco. Wtedy jak jeździłam, wiecie, po te truskawki, to ja wtedy zrobiłam sobie trochę zakupów w Pepco. Pokażę wam oczywiście to, co zakupiłam, ale części już wam nie pokażę, bo część to już jest zapakowana. No, także to. No i tyle. I dzisiaj będę dalej ogarniać. Będę dzisiaj prasować. Pierogi zrobione, także biorę się za prasowanie. I dzisiaj zamierzam jeszcze, powiem wam szczerze, zaraz idę nastawiać chałki. Także u mnie dzisiaj będzie też i chałki na kolację, bo nie zajeżdżałam do sklepu po chleb, bo jutro jak wybieram się już do miasta, to kupię w mieście. A dzisiaj będą na kolację chałki i na śniadanie też będą chałki. Dawno nie było. Tutaj ktoś jeszcze... A, to Beata chciała. Widzicie, ja to głośno myślę, bo ktoś mi mówił właśnie, zrób cynamonki i przywieź mi. A to mówiła mi Beata, żebym właśnie zrobiła cynamonki. Jak będę jechała do niej następnym razem, to żebym właśnie te cynamonki przywiozła. I tak, wiecie, ja tutaj częściowo myślę o komentarzach też. Bo dzisiaj sobie część komentarzy nadrobiłam już, przeczytałam. Nie odhaczyłam, tylko tak. Tam, gdzie jest przepis, bo ktoś zostawił, to Jola Cygan zostawiła przepis. Ja nie wiem, czy to ta, nie Jola, to Cygan, to na nie moja biuskieciarka. To znaczy nie biuskieciarka, tylko jak to się nazywa? No, wiecie, o czym ja mówię. Pani od bielizny, to jak ona się nazywa? Braletka, nie braletka. Ale no, wiecie, o co chodzi. Także nie wiem, czy to nie jest właśnie ta moja Jola od bielizny. Mi się wydaje właśnie, że to jest ta Jola. Bo ja pierwszy raz widzę właśnie takiego nika. No ale to już mniejsza o to. Więc tam jest przepis na pączki z ziemniakami. Także ja przepis na pączki z ziemniakami mam, bo u mnie się w domu takie też robiło. Ciocia takie robiła, pączki z ziemniakami. Więc to sobie tego nie odhaczyłam. Wiem, że tam nad nim też był jakiś... A, tam było zapytanie. Także tam, gdzie są pytania do Q&A, to ja sobie tego nie odhaczałam. Tego, co wam tutaj przypominałam, bo nie chcę później, wiecie, zagubić, a tak będę czytać z laptopa te pytania i będzie lepiej. Ale ja wiem, bo ja na część sobie już odsedruszkowałam, ale to wiecie, żaden problem i to sobie na pewno odnajdę. Także to, ale tutaj część osób ostatnio się pytała, co to są otwarte subskrypcje, więc otwarte subskrypcje to po prostu jest widoczność kanałów, jakie subskrybujecie. I no ja po prostu widzę, czy jestem między innymi w tych waszych subskrypcjach. No i to są te otwarte subskrypcje i tam jest taki suwak. Tylko powiem wam szczerze, że ja nie wiem dokładnie, gdzie on jest. Ja wam tutaj pod tym filmikiem zostawię linka do tego, jak otworzyć subskrypcję. I trzeba właśnie z niebieskiego zrobić na szary albo z szarego na niebieski. To ja dokładnie tego nie pamiętam. Bo mi to chyba dzieciaki robiły moje, muszę wam powiedzieć. Ja nie wiem, jak to się robi. Ja tego wam nie wytłumaczę, ale zostawię wam link, żebyście sobie sami to zrobili, czyli otworzyli te subskrypcje, żeby były widoczne kanały, które subskrybujecie, które oglądacie. No myślę, że wam dobrze wytłumaczyłam, co to są te otwarte subskrypcje. No i tyle. Także dzisiaj zaraz wam pokazuję te zakupy z Pepco.
ogarniam dom, to znaczy dom, gotuję pierogi, bo dzisiaj chyba u nas będą na obiad te pierogi z kapustą, a jak ktoś nie będzie chciał jeść pierogów z kapustą, to będzie jadł pierogi z ziemniakami, które są w zamrażarce nadal i wciąż, bo nie robiłam dzisiaj żadnego obiadu. Robię te chałki i tyle. I taki to będzie vlogmas. Taki, żeby był, wiecie, stosunkowo niedługi, bo ja wiem, że teraz jest coraz mniej czasu i nie ma czasu oglądać takich długaśnych vlogmasów, także ja sobie z tego doskonale sprawę zdaję, także ja już przestaję gadać, bo ja też za dużo gadam. Coś jeszcze miałam Wam powiedzieć, ale już mi teraz to wyleciało z głowy, ale jak sobie przypomnę, to też Wam odpowiem na pewno, bo mi się wydaje, że jeszcze coś miałam w tych komentarzach takiego, ale to wiecie, przypomnę sobie, to Wam odpowiem. Chwilowo znikam, biorę się tutaj za zaporządkowanie, poczekam na Julcie i dopiero będę gotować te pierogi. Antosiek, nie wygłupiaj się, dzieciaczku mój. No. Co cię gryzie, patrzcie. A gdzie jest Misiek? A jest i mi. Michosław, pokażesz się. Michosław, pokaż się, pokaż się. Tu jest Mińcek. Mińcek, powiedziałbyś dzień dobry moim widzom, a nie żeś uciekł. A tutaj jest Melunia, moja Melunia. A tutaj też Paulinka pisała, że ona ma takiego psa mieszańca z Pekińczykiem, także moja Melunia to jest oryginalny Pekińczyk z mamy Pekinki i z taty Pekińczyka. Także to jest oryginalność. Nawet nie wiem, czy tata to nie był z rodowodem. Ja bym chciała, żeby ona cię po twarzy nie lizała, synu mój. Wiesz? Bardzo bym chciała. Antosiek, ja cię proszę. Melania, ja proszę odejść od Antośka. Antosiek wstaje już. Czy wy słyszycie, co ja do Was mówię? A widzowie Was widzą tutaj, co Wy wyczyniacie, wiecie? Widzą Was widzowie. Dobra, idziemy. Poskładałam sobie, wiecie, firanki, zasłony sobie poskładałam. No jeszcze ich nie wyniosłam, leżą na fotelu. Ale wyniosłam sobie tego kwiatka, co tutaj stał, taki skrzydłot kwiat pod tymi zdjęciami, bo mi nie pasował. Poprawiłam sobie kanapę, więc mogę nagrywać haul zakupowy z Pepko. Ale najpierw przypomniałam sobie to, co miałam powiedzieć. Więc już Wam mówię, ostatnio, nie wiem czy nie wczoraj, no już mniejsza z tym kiedy, ale ostatnio jak ja mówiłam właśnie tutaj Wam, że Julcia namawiała mnie na założenie kanału, to jedna właśnie z moich widzek napisała mi w komentarzu, że jej córka po usłyszeniu tego, że Julcia była właśnie prowodyrem założenia kanału Rodzinka M, też właśnie namawia swoją mamę do założenia takiego kanału. Więc córko Asi Klupy, bo ja jej to powiedziałam, że jej to powiem na głos tutaj, tam susz mamie dobrze głowę, żeby zakładała kanał. Nie wiem, jak będziecie się nazywać, ale to myślę, że jest taka dobra odskocznia od rzeczywistości. Nie wiem, czym Asia się zajmuje, czy chodzi do pracy, czy nie. No ale dziewczyny tutaj, co chodzą do pracy, też mają swoje kanały. Więc córko Asi Klupy, popieram, zakładajcie kanał, niech mama nabiera odwagi do nagrywania i pokazywania się. Ja oczywiście trzymam kciuki za Was, dziewczyny, może kiedyś taki kanał utworzycie. Więc Asiu Klupo, możesz oglądać z ukrycia, bo ona mi napisała właśnie, że musi tego vloga oglądać teraz z ukrycia. Oczywiście pozdrawiam Was obie bardzo serdecznie i bardzo miło, że oglądacie moje vlogi i vlogi obie, czyli mama z córką. Ja wiem, że czasami to się zdarza, bo chyba też i Agnieszki Głuszczenko też dziecko ogląda razem z nią. Także moje dzieci też oglądają ze mną, co po niektóre tutaj oczywiście moje vlogerki, koleżanki. Dobra, więc to miałam jeszcze Wam powiedzieć, a teraz już stawiam Was na stolik i pokazuję Wam zakupy z Pepko, póki jeszcze mam, wiecie, słoneczną, piękną pogodę i słońce świeci, nie jest czaroburo ponuro, tylko będą takie ładniejsze kolory. Koniec gadania, bo znowu będę gadać. Więc dzisiaj będzie taki odcinek mieszany, można powiedzieć, trochę gotowania, trochę pewnie i prasowania też przemycę, więc będzie i motywacja do ogarniania. No i zakupy. Także trochę będzie też i zakupoholizmu, że tak powiem, chociaż u mnie mi się wydaje, że aż tak dużo tych zakupów na tym kanale to nie ma, ale najpierw kawusia jeszcze z Wami. I już pokazujemy. Tutaj ostatnio Paulina
Czyli moja, no moja dawna heksa, tak, to ona chyba nie heksa była. No dobra, mniejsza z tym. Bo ja właśnie coś mówiłam, że tradycji stało się zadość i tak dalej. I ona napisała, że powinnam jako prawdziwa blogerka mieć nowy dozownik na mydło i nie, także dozownika to nie, Paula, ja nie mam dozownika, ale kubek świąteczny mam, bo go kupiłam już w październiku i kubek świąteczny, sobie przypomniałam właśnie, że tak jak czytałam ten twój komentarz, Paula, to sobie przypomniałam, przecież ja kupiłam sobie nowy kubek świąteczny, bo wiadomo, jak święta, jak vlogmasy, no to i nowy kubek musi być i to jest taki kubek z niedźwiedziem polarnym, i on był 15 zł, ale bardzo fajny na popołudniową kawusię może być. Ja Wam tak jak mówiłam, tutaj są trochę zakupów jest zrobione w październiku, bo się przygotowywałam już, wiecie, a trochę jest zrobionych teraz, jak te skarpety, wiecie, dzieciom kupowałam też w Pepco. Ale jeszcze kupiłam oczywiście teraz skarpety dla Antośka, takie zwykłe, one były po 12 zł, tutaj mamy 4-pak. Różne kolory, ja lubię te skarpety z Pepco i nie widzę przeciwwskazań, żeby nie chodzić w skarpetach z Pepco. Tutaj kupiłam też takie dla kobiet, bo to jest właśnie już Pepco Ladies. I tutaj mamy 4 pary skarpet i one były po 10 zł, czyli 2,50 za skarpetkę, z tym, że to są takie cieńsze skarpetki, ale nie, czasami nie potrzebujemy, wiecie, jakichś grubszych skarpet na nodze. Więc albo Julcia będzie w nich chodzić, albo ja to się jeszcze zobaczę, bo to jest 39-42, a moja Julcia ma teraz już nogę 39. Niestety rośnie mi dziewczyna. Tutaj znalazłam teraz, jak byłam w Pepco w sobotę, takie szyszeczki. One już były praktycznie wykupione, ale ja mam mało tych szyszek, a chcę zrobić ten stroik, taką choinkę, co Beata tutaj robiła też dziewczynom, znaczy Julci robiła. Nie dziewczynom i zakupiłam takie szyszeczki, one są już tak jakby malowane śniegiem i one były za 5 zł, całe takie opakowanie, także to też wzięłam do dekoracji. No te bombki, które Wam wcześniej mówiłam, że zamierzam na nie zapolować, ja te bombki kupiłam też w tamtym roku, ale wtedy kupiłam jedno opakowanie i teraz dokupiłam drugie. Viola Drapińska też kupiła te same bombki. I one kosztowały 10 zł. To wiadomo, jest plastik, ale taki plastik bardziej przypominający szkło. One mi się bardzo podobały. No i są w moim takim, wiecie, neutralnym białym kolorze. To jakieś te światełka to wzięła Julcia do tej kuli LEDowej, ale one są za długie i w końcu, bo tu jest 40 LEDów, i w końcu wzięła takie domowe na takim zwykłym druciku do tej kuli LEDowej, a te zostały się w domu. Ja je wykorzystam, może jakiś wieniec świąteczny zrobię i one były po 8 zł, tak, 8 zł, coś takiego, no i wiadomo, co ja tu jeszcze mam, a baterie, bo baterii to w okresie świątecznym nigdy dość i one w Pepco 5 zł kosztują. No i Paula, teraz jeszcze jedna rzecz, tylko że ja takiej rzeczy to nie miałam, jak jest kubek, no to wiadomo, jest też i miska, może być na przykład i na cukierasy albo na jakieś inne smakołyki, no i takie dwie rzeczy, no to kupiłam, już ci się bardzo podobały, więc stwierdziłam, że w październiku mogę je wziąć. Dobra, i ta miska też 15 zł kosztowała, dobra, także to jest to. No i to, co Wam mówiłam, że po to też się wybierałam do Pepco, czyli te poszewki już tutaj widziałam też i na innych kanałach, muszę Wam powiedzieć, bo te poszewki zakupiła Marta i Karolina Myśliwiec. One mi się właśnie bardzo podobały. Tylko że teraz potrzebuję jakiegoś takiego, nie wiem, innych jeszcze, jakiś może w zieleni czy coś, ale nie mogę znaleźć żadnych takich podchodzących pod lniane, bo to są takie, bym powiedziała, poszewki podchodzące pod lniane, tylko chciałabym je teraz całe zielone w Pepco, niestety nie ma całych zielonych, lnianych, oszukanych poszewek, więc to, no i wiadomo, jest też druga, no i wszystkie to są moje całe zakupy z Pepco. Reszty Wam nie pokażę, bo reszta to były skarpety dla dzieciaków,
bo one były też z pepką. No i takie jeszcze inne drobnostki, których też Wam no nie mogę już pokazać. No ale to, co zostało w reklamówce i Wam powiedziałam, że mam taki haul zakupowy zaległy, to Wam pokazuję. Także to tyle. Ja teraz sprzątam oczywiście te rzeczy i lecę do Prasowańska. Ale chyba Prasowańska już Wam nie będę nagrywać. I dopiero spotkamy się może przy kalendarzach, znaczy przy kalendarzach to się na pewno spotkamy, ale teraz będzie taka, wiecie, chwila dłuższa przerwy, bo muszę poogarniać. Dobra, znikam i widzimy się za chwilę oczywiście. Wieczorową porą z kubem herbaty gorącej, bo na dworze jako siako, ale w domciu cieplutko, ale kuba z herbaty też się przyda. Plan na dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że jest wykonany. Sterta prasowania zniknęła, zostały tylko, wiecie, bielizna do poskładania, czyli majciory i skarpeciory, czego najbardziej nie lubię tego składać, no ale jak mus, to mus i tylko tyle zostało. Chałeczki są upieczone, jeszcze gorące, Antosiu. Także chałeczki też są zrobione, będzie i na kolację, i na śniadanko. I co teraz będziemy robić, Antosiu? Antosiu, co będziemy teraz robić? Otwierać. Co? Ten nożem. Otwieramy? To najpierw herbatkowy. Najpierw herbatkowy. Jaki dzisiaj mamy numerek, Antosiu? Antosiu, jaki dzisiaj numerek mamy? 8. 8. Otwierasz? Otwieraj. Dobra, otwieraj. Ja już sobie też... Happy Holiday.
Wesołe wakacje, happy holiday. Ja już muszę Wam powiedzieć, że też sobie pozrzucałam część plików na komputer, część sobie już też dałam do programu do montowania, żeby było, wiecie, szybciej. Ale powiem Wam szczerze, miałam skracać. Wszystkiego oczywiście jeszcze nie wrzuciłam, a już weszło 17 minut. Także przepraszam bardzo, ale nie wiem, czy dzisiaj będzie taki króciutki vlogmas. Następny postaram się, żeby był krótszy. I to zdecydowanie. Powiem Wam, że to jest chyba taka zielona, zwykła herbatka. Tak, 83% to jest zielona herbata z cynamonem, z pomarańczą, z kardamonem, no, z pieprzem jakimś, a reszty to wiecie, nie będę już tutaj czytać. Także to, 8, proszę, a to 5. O, i będziemy zaraz mieli trochę puzli. Powiem Wam, że tak sobie siedziałam i myślałam, ale to dzisiaj już jest 8. Jeszcze aby patrzeć i będzie połowa miesiąca, grudnia. Także te vlogmasy też zaraz przelecą. Będą święta, później będzie po świętach. Będzie nowy rok i zobaczymy, co nam przyniesie. Ale na razie żyjemy oczywiście vlogmasami, porządkami i szykowaniem się do świąt. A w ogóle tak a propos, bo zapomniałam jeszcze Wam podziękować za, no można powiedzieć, super odbiór mojego takiego sprzątania salonu z, jak to, co po niektórzy napisali, z uśmiechem na ustach też można właśnie sprzątać salon. Także tak, nie ma co się, wiecie, zasmucać. Trzeba iść do przodu i nawet, wiecie, takie pochmurne dni wprowadzać jakąś taką radość. Nawet i takimi świątecznymi piosenkami, bo wtedy to sprzątanie i szykowanie świąt szybciej zleci. A na przykład można też sobie włączyć rodzinkę M-Vlog i taką, wiecie, tańczącą Monię i tańczącego Antosia i też już myślę, że będzie dzień trochę lepszy. No dobra, idziemy otwierać ten duży kalendarz adwentowy i na tym będzie koniec, bo naprawdę miało być krócej, a widzę, że krócej nie będzie, także znikam. A nie wiem, czy ta chałeczka wystygnie, więc chałeczka najwyżej będzie w przyszłym tygodniu. W przyszłym vlogu, ale to jest tato zawsze i opiekę tą chałeczkę. Z tym, że tym razem miałam mało mleka, muszę Wam powiedzieć. Także jutro zakupy raczej są bardzo wskazane. Miałam mało mleka i dolałam trochę wody, także jestem ciekawa, co mi z tej mojej mieszanki wyszło. Antosiu, ty wiesz, że jak ty robisz takie miny, to ja się skupić nie mogę na tym, co ja mówię kompletnie już. Czy ty wiesz, tak? Dobra, idziemy otwierać duży kalendarz adwentowy. To co, idziemy. Piątki. A 8 obok piątki jest? Tak. A nie wyłączyłam tego, sorki, bo nie wyłączyłam. I Antosiowi się świecą oczy na czerwono. Krasnal jest. Krasnal jest. Julcia, nie za dużo tych cukierków? Julcia! Julka! I jeszcze ten mixit. Zobaczymy, co dzisiaj nam... Co, Antośku, nie możesz wyciągnąć? Oj, Antośku. Nie wiem. Co dzisiaj mamy? Owsiankę? Owsiankę? To jest chyba owsianka. Nie, to chyba nie jest owsianka. To nie będziemy próbować. Nie ma dzisiaj nic do testowania, ale to nie jest owsianka. Co to jest? Zaraz. Jagody w ryżu. Jakieś jagody w ryżu? Nie wiem, co to jest, także... No, któreś pewnie będzie próbować. Który będzie próbować jagody w ryżu na mleku? Bo to muszę Wam powiedzieć, jest kaszka. Kaszka, sypka mieszanka do przyrządzenia kaszy z owocami suszonymi. No już mnie teraz lepiej widać. Suszonymi mrozem. I tutaj mamy tak kaszkę ryżowo-błyskawiczną, cukier, jogurt w proszku 5%, mleko półtłuste w proszku, sól kuchenna, owoce liofilizowane, maliny, truskawki, czarną porzeczkę, jeżyny i banan. I owoce liofilizowane 3%, bo jedne są 6%, drugie są 3%.
I te 3% to też malina, truskawka, czarna porzeczka i jeżyna. Także powiem Wam szczerze tak, ja kaszek nie lubię ani mannej, ani ryżowej, ani jakiejkolwiek innej, więc ja tego na pewno próbować nie będę, ale myślę, że któreś dzieci sobie spróbuję. I na dzisiaj będzie już to wszystko. Ja idę teraz tak skończyć to montowanie mojego vlogmasa numer 8. Kuchnię mam posprzątaną, to jest najważniejsze. Chałek dzisiaj nie, chwilowo jeszcze nie kroję, bo jeszcze są ciepłe. Idę czytać komentarze, zobaczę, co tam dzisiaj pisałyście, pisaliście, bo i panowie też przecież piszą. No i co? I do zobaczenia we vlogmasie numer 9. Także Antosiu dzisiaj się żegna z mamusią. A co mówimy? Bo się kitamy. Czekajcie, czekajcie. Przepraszamy za kitanie. Oczywiście dziękujemy za to, że byliście. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzymy miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. A jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę. Będzie nam bardzo 8. miło. I subskrypcja również, bo zbieramy na Boże Narodzenie, może te 10 tysięcy wybije, a jak nie, to chociaż na Nowy Rok może nam wybije 10 tysięcy. Także będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa!